Cześć, nazywam się Ania Małecka i serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego wydania Prasówki Audio. Mamy prawie połowę sierpnia i mam wrażenie, że ktoś zabrał lato. U mnie od tygodnia pada, słońce pojawia się na chwilę i znika, a dzisiaj rano jak wyszłam na taras wypić poraną kawę, to miałam ochotę ubrać wełniane skarpety. Na szczęście w prognozach widać świadełko w tunelu, że ta jesień, która obecnie panuje, jeszcze na chwilę od nas odejdzie. Nie będę Wam dłużej marudzić o pogodzie, przypomnę tylko... O dziesiątych urodzinach Mentoris. I tutaj koniecznie sprawdźcie, czy odebraliście już swoje prezenty, bo to są szczególne dziesiąte urodziny i prezenty są naprawdę super. A teraz zapraszam już do pierwszego newsa. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym powiedzieć dwa zdania na temat prasówki księgowego dla tych osób, które prasówki księgowego jeszcze nie znają. Prasówka to cotygodniowy, bardzo subiektywny przegląd prasy w tematyce podatków i księgowości. Prasówkowicze otrzymują prasówkę z samego rana w poniedziałki już około 7.30 tak aby mogli się z nią zapoznać przy porannej kawce na dobry początek tygodnia. Dla osób, które w tym czasie są jeszcze w drodze do pracy przygotowujemy wersję audio do odsłuchania w autobusie, tramwaju czy samochodzie. A teraz już zapraszam serdecznie do odsłuchania dzisiejszego wydania. Zaczynamy. Pierwszy news. Korygowanie błędnych danych nabywcy. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Podatnik, będący czynnym podatnikiem VAT, omyłkowo wystawił fakturę na zupełnie innego podatnika, nabywcę, ale fakturę wysłał właściwemu kontrahentowi. Czy w takiej sytuacji powinien wystawić fakturę korygującą do zera i wystawić nową fakturę dla właściwego nabywcy? Czy jako przyczynę korekty można wskazać błędne dane nabywcy? Zacznijmy od faktury. Faktura jest to formalny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży towarów i usług. Obowiązkowe elementy faktury są wymienione w artykule 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i są to m.in. data wystawienia, numer faktury, dane podatnika i nabywcy, data sprzedaży, nazwa towaru, jego ilość, cena jednostkowa, wartość sprzedaży netto, stawka podatku i kwota należności ogółem. Jeżeli po wystawieniu faktury okaże się, że zawiera ona błędy, Podatnik wystawia fakturę korygującą tak, aby faktura dokumentowała rzeczywistą transakcję dokonaną przez podatnika. Fakturę korygującą wystawia się w przypadku, gdy po wystawieniu faktury np. podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana na fakturze uległa zmianie, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty np. zaliczki albo zadatku, Albo stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury. Dodatkowo, na fakturze korygującej nie musi znajdować się informacja o przyczynach wystawienia korekty. Skoro teorię już sobie odświeżyliśmy, to przejdźmy do naszego kazusu. Podatnik wystawił fakturę, używając danych nieprawidłowego kontrahenta, ale wysłał fakturę już do właściwego. W związku z tym, podatnik powinien wystawić fakturę korygującą tylko dane nabywcy. Jest to wyjątkowa sytuacja, ponieważ faktura trafiła do kontrahenta, który faktycznie był stroną transakcji. Jeżeli faktura zostałaby wystawiona na dane nieprawidłowego kontrahenta i do tego nieprawidłowego kontrahenta wysłana, to wówczas trzeba by było skorygować fakturę do zera i wystawić drugą na poprawne dane nabywcy. Taka ciekawostka na początek tygodnia. Dziękuję Ci ślicznie za wysłuchanie tego fragmentu prasówki. Pozostała część prasówki jest przeznaczona już tylko dla prasówkowiczów. Zapraszam Cię serdecznie do dołączenia do tego grona. Możesz wypróbować prasówkę już za niecałe 3 zł za pierwszy miesiąc. A jeżeli podobało Ci się to nagranie, to zostaw pod nim lajka i subskrybuj nasz kanał. Będziesz otrzymywał powiadomienia o nowych materiałach, które publikujemy. Miłego tygodnia i do usłyszenia.